Piotr Relich, PCH24TV, witam w programie Jaka jest prawda? A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Tomasz Cukiernik, dziennikarz, publicysta, autor książek o tematyce gospodarczej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zanim jednak przejdziemy do tematu naszej rozmowy, już tradycyjnie pragnę przypomnieć o możliwości wsparcia naszego portalu, naszego kanału. Wszystkie informacje, jak to robi, znajdą Państwo w opisie tego filmu, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać na temat rewolucji, którą niewątpliwie czeka rynek mieszkalnictwa nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej właśnie za sprawą unijnych przepisów. W lutym bieżącego roku Komisja Europejska przyjęła dyrektywę zakładającą przymusową termomodernizację budynków, tak by do 2050 roku były całkowicie bezemisyjne. I choć oczywiście te plany i to prawo będzie jeszcze podlegać negocjacjom, to co możemy powiedzieć już teraz na temat planów unijnych i jak wyglądają te wstępne założenia przyjętej dyrektywy? No przede wszystkim to rewolucja nie tylko dotycząca mieszkalnictwa. To rewolucja dotycząca właściwie wszystkich budynków w całej Unii Europejskiej. To po pierwsze. Natomiast rzeczywiście jest to rewolucja. Jest to rewolucja tak naprawdę, można powiedzieć, że te plany to są właściwie z kosmosu i one w szczególności nie przystają do tego, co jest w Polsce. Także regulacje te uderzą w dużej mierze, chyba w znacznie większej mierze uderzą w Polskę, w polską gospodarkę, w Polaków, niż w innych mieszkańców Unii Europejskiej, choćby tych żyjących na południu Europy, gdzie jest znacznie cieplej, gdzie na przykład w ogóle nie ma ogrzewania, prawda? Bo są kraje, gdzie w ogóle ogrzewanie nie istnieje, jak choćby Cypr czy Portugalia. Gdzieś tam jakaś południowa Hiszpania, więc a nawet jeśli w niektórych domach są zainstalowane systemy grzewcze, no to one tam funkcjonują powiedzmy miesiąc w roku i to na takim minimalnym zakresie, prawda? Więc to absolutnie jest nie do porównania z tym, z Polską, gdzie musimy grzać nasze domy, mieszkania, urzędy, budynki publiczne, właściwie wszystko przez pół roku tak naprawdę, z czego jakieś 3 miesiące bardzo mocno, więc to jest, tu jest ten problem. Więc plan jest taki, żeby od 2026 roku bezemisyjne były nowe budynki w budownictwie publicznym, w budynkach publicznych. Od 28 roku bezemisyjne mają być budynki już wszystkie nowe. Natomiast, tak jak Pan powiedział, do roku 2050 wszystkie zarówno nowe budynki, jak i stare budynki mają być również bezemisyjne. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Unia Europejska wyznacza takie klasy energetyczne, tak? Każdy budynek ma mieć odpowiednią klasę energetyczną, czyli ma przydzielenie do odpowiedniej klasy, będzie informowało o tym, ile budynek zużywa energii. I to mają być klasy od A do G. I problem polega na tym, że te najgorsze klasy, czyli te G, potem F i tak dalej, mają być jakby likwidowane i budynki mają przechodzić z niższej klasy do wyższej. Na razie wiadomo, że do remontu 15% budynków, które będą zaklasyfikowane jako G, ma do roku 2030 przejść po prostu głęboką modernizację, tak żeby, jak rozumiem, przeszły, znaczy z wszystkich budynków 15% to będzie w klasie G, tak? I cała klasa G ma zostać wyremontowana, tak żeby, jak rozumiem, przeszła do klasy F. To ma się stać do roku
2030. To już za 7 lat. Nie wiadomo to tak już... naprawdę nawet ile tych budynków jest w Polsce, jakiej klasy, bo nigdy w ogóle taka klasyfikacja przecież nie była robiona. No ale to nie tylko, problem dotyczy nie tylko klasy tej najgorszej G, ale problem dotyczy też wyższych klas, ponieważ w kolejnych latach, jak rozumiem, budynki z niższych klas, na przykład z E, będą musiały przechodzić do D. No i pewnie w kolejnych latach będzie jeszcze wyżej i tak dalej. I to przechodzenie do kolejnych klas oznacza wydatki, olbrzymie wydatki na remonty, na termomodernizację, na wymianę dachów, na proszę, wymianę okien, proszę pozwolić, że instalacje fotowoltaiczne i tak dalej, i tak dalej. Tak, proszę pozwolić, że na chwilkę tutaj postawię kropkę, właśnie o tych wydatkach chciałem powiedzieć. No z tego, co pan tutaj nam przedstawia, wydaje się, że przecież w najbliższych latach już Unia Europejska, a zwłaszcza te kraje Polski i inne, gdzie to ogrzewanie budynków musi być podłączone przynajmniej przez pół roku, no zamieni się w jeden wielki jakiś plac budowy. No w związku z tym, skąd wziąć na to wszystko pieniądze? No tutaj też, jak wynika chociażby z wyliczeń Konfederacji Lewiatan, polskim domom wielo- i jednorodzinnym należałoby zafundować 7,5 miliona remontów i oraz 6,9 miliona wymian źródeł ogrzewania, jeżeli chcą spełniać te wyśrubowane standardy zeroemisyjności. No skąd wziąć na to pieniądze? Czy te dopłaty, które nam się obiecuje z Unii Europejskiej, rzeczywiście pokryją zapotrzebowanie na te wszystkie inwestycje? Unia Europejska szykuje tam jakieś pieniądze na różne rzeczy, między innymi na te właśnie kwestie klimatyczne, ale tak naprawdę to nie wiadomo, czy jakiekolwiek pieniądze do Polski dotrą, z tego względu, że no wiadomo, no cały czas jest blokowane są pieniądze z Funduszu Odbudowy na KPO. Ja się z tego cieszę, bo uważam, że w ogóle te pieniądze są szkodliwe dla Polski. W ogóle Polska nie powinna brać żadnych dotacji, nie tylko pieniędzy na KPO z Funduszu Odbudowy, ale nie powinna brać żadnych dotacji unijnych. Więc ja się z tego cieszę, że te pieniądze są blokowane. Ale tu jest sytuacja taka, że Unia Europejska coś wymusza, tak? Więc skoro wymusza, no to powinna to sfinansować. Kto ma za to wszystko zapłacić? Powiedział pan, ile budynków jest do remontu. Konfederacja Lewiatan wyliczyła, że aby wyremontować te domy według tego, co Unia chce, to potrzeba gigantycznej kwoty ponad 1,5, uwaga, biliona złotych. Ponad 1,5 biliona złotych. To jest mniej więcej produkt krajowy brutto Polski przez pół roku. Więc to są absolutnie gigantyczne pieniądze, które mają zostać wydane na coś, co w ogóle Polakom nie jest potrzebne. Trzeba to sobie podkreślić, że te rzeczy nie są Polakom potrzebne do niczego. To jest wymysł Unii Europejskiej. Niektórzy twierdzą, że to po prostu jest, że to są wariaci, że to są jacyś tam ideolodzy. Ja uważam, że może tam rzeczywiście jest jakaś część wariatów, w szczególności tam w Parlamencie Europejskim, natomiast to tu chodzi przede wszystkim o interesy, więc to chodzi o interesy, żeby ktoś na tym zarobił. I kto za to zapłaci? No w Polsce ostatecznie prawdopodobnie dojdzie do tego, że będą musieli za to zapłacić właściciele tych domów, czyli jeśli jest dom jednorodzinny, to zapłacą każdy właściciel za swój dom zapłaci, jeśli jest to blok wielorodzinny, jeśli jest spółdzielnia, no to spółdzielnia będzie musiała zrobić remont, a ludzie będą musieli za to zapłacić. No ale także no nie wygląda to za ciekawie, bo pamiętajmy, że ludzie, Polacy nie mają pieniędzy. Już stało się szokiem to, kiedy w ostatnim czasie bardzo mocno wzrosły ceny ogrzewania. Bardzo mocno, czy to surowców, jak gazu, węgla i tak dalej, chociaż w ostatnim czasie one spadły, ale był okres, gdzie były bardzo wysokie. No i w efekcie również bardzo rosną ceny energii elektrycznej. To powoduje też wzrosty opłat czynszowych.
dla ludzi. I w tej chwili zaległości czynszowe w Polsce wynoszą prawie 300 milionów złotych. I biorąc pod uwagę to, że te ceny rosną i druga sprawa, właśnie te narzuty unijne, te obowiązki unijne spowodują, że po prostu jeśli spółdzielnie dojdą do wniosku, że będą musiały remontować, no to te zaległości po prostu będą jeszcze bardziej rosły, więc w tej sytuacji nie wiadomo skąd w ogóle te spółdzielnie wezmą pieniądze na te remonty. Czy to jest wspólnoty, no wspólnoty mieszkaniowe tak samo, prawda? No więc tu jest problem i jeśli się okaże, że na przykład rząd podejmie decyzję, że będzie dotował w takiej sytuacji, no to kto to wtedy zapłaci? No to również my za to zapłacimy, jako podatnicy, już nie jako właściciele mieszkań, domów, tylko jako podatnicy. Jeśli chodzi o budynki publiczne, no to też my zapłacimy jako podatnicy, prawda? No a jeśli rząd nie będzie miał tych pieniędzy, no to skąd je weźmie? Albo się znowu zadłuży, czyli zwiększymy dług publiczny, albo doprowadzi do dalszego dodruku pieniądza, co wywoła jeszcze większą inflację. No więc przyszłość się szykuje z tego punktu widzenia niezbyt ciekawa dla Polski. A co w sytuacji, kiedy takiego właściciela po prostu, nawet z dopłatami i wszelkimi możliwymi benefitami, nie będzie po prostu stać na taki remont? Czy to nowe prawo grozi pewnego rodzaju wywłaszczeniem, że oczywiście ktoś zrobi remont, ale potem jakby poprzez to zajmie pewną część mieszkania albo całe nawet mieszkanie? No, czy takie ryzyko w ogóle istnieje? No nie wiem, jakie są kary, jakie są konsekwencje i sankcje za to, że się takiego remontu nie zrobi, no bo jeśli ktoś nie będzie miał pieniędzy, to po prostu takiego remontu nie zrobi, prawda, no bo za co? Ale może rzeczywiście dojdzie do tego, że zostaną nałożone na taką osobę jakieś wysokie kary i wtedy będzie musiał taką nieruchomość sprzedać po prostu za jakieś pewnie marne grosze. Pamiętajmy jeszcze drugą rzecz, kolejną rzecz, którą wprowadza Unia Europejska, czyli ETS2 od roku 2027, czyli podatek właśnie na te budynki, które będą w tej gorszej klasie. Im budynek będzie w gorszej klasie, to prawdopodobnie będzie płacił większy ten podatek ETS2. No więc do tego też w Unii są potrzebne te klasy wszystkie, prawda? No ale to znowu wracamy do tego samego. Ludzie w tej chwili już nie płacą za czynsze, a co będzie dalej, jeśli wejdzie jeszcze ten podatek? Więc rzeczywiście ludzi nie będzie stać, żeby mieszkać we własnych mieszkaniach, żeby nie będzie stać na to, żeby normalnie korzystać z energii elektrycznej, żeby normalnie ogrzać swój dom. Właśnie w efekcie unijnych regulacji. Tak, niektóre media uspokajają, przekonując, że oczywiście mamy jeszcze dużo czasu i bardzo szerokie pole do manewru w postaci negocjacji trójstronnych pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją i w końcu państwami członkowskimi. No jednak, czy patrząc z perspektywy, z doświadczenia politycznego, zwłaszcza ostatnich miesięcy, możemy spać spokojnie w tej sytuacji? Nie, absolutnie nie, bo z tego co widzimy w ostatnim, w szczególności czasie, ta polityka unijna, energetyczno-klimatyczna właściwie jest coraz bardziej odjechana, coraz bardziej oderwana od rzeczywistości i co chwilę dowiadujemy się coraz bardziej absurdalnych rzeczy, które nas czekają w przyszłości związane właśnie z unijną polityką energetyczno-klimatyczną. Więc ja mogę się spodziewać jedynie coraz gorszych rzeczy, a nie, absolutnie nie wierzę w to, że dojdzie do jakiegoś opamiętania się czy wycofania, bo to jest po prostu walec. To jest walec, który konsekwentnie realizuje pewną politykę, a to, że ona jest niekorzystna dla Polski i Polaków, to nikogo nie interesuje i nikt nie będzie z Polakami czy też z innymi państwami mniej znaczącymi w ogóle dyskutował. Po prostu walec przejdzie, zostanie uchwalone, co ma zostać uchwalone, wcześniej czy później i tyle. I tak to się skończy.
Tak, no jak już tutaj pan powiedział, no, przyszłość w tej sytuacji rysuje się no, co najmniej w ciemnych barwach. Pozostaje mieć nadzieję, że to szaleństwo, zanim dojdzie do skutku, to jego sami orędownicy doświadczą tego na własnej skórze. Być może pójdą po rozum do głowy w Brukseli, czy gdziekolwiek indziej w tych ośrodkach byłyby te plany formułowane. Czy pan w ogóle dopuszcza taką możliwość? Pójdą rozum do głowy, ponieważ tu jest realizowana pewna polityka. To jest realizowana pewna polityka, pewien interes, tak? Jest realizowany interes, który. Dlaczego ci, którzy będą korzystać na tym interesie, mają się z tego interesu wycofywać? Oni się nie wycofają z tego interesu. To zostało już dawno zaplanowane, rozpisane na lata i to będzie realizowane. No, jedynym sposobem, żeby tego w Polsce nie realizować, jest po prostu wyjście z Unii Europejskiej tam się nikogo nie przekona, bo to jest kwestia przekonywania. To jest kwestia pieniędzy. To jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia tego, że pewne grupy interesu na tym zarabiają, będą zarabiać gigantyczne pieniądze. Więc dlaczego oni się mają wycofać? No, pamiętajmy, że eurokraci to są tylko kukiełki. Oni realizują interesy po prostu lobbystów, a za lobbystami stoją pewne grupy interesu, tak? Grupy interesu, które mają zarabiać na unijnej polityce. No i to jest działanie konsekwentne i tu nikt nikogo nie musi w niczym przekonywać, prawda? Tak, już pan tutaj wspomniał, ale pewnie nasi widzowie, nasi czytelnicy coraz bardziej pewnie już dochodzą do wniosku, zwłaszcza po doświadczeniu ostatnich lat, ostatnich miesięcy, jakie jest jedyne wyjście z tej sytuacji, po prostu chyba wyjście z Unii całkowicie. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem był Tomasz Cukiernik, dziennikarz, publicysta, autor książek o tematyce gospodarczej. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję.